Nie wiem, czy wiecie, ale jest koniec lipca i kończą się jagody. Bardzo wcześnie kwitnie wrotycz. Mimozy w zasadzie już są też prawie że przekwitłe, a jeszcze sierpnia nie ma. Wszystko jest miesiąc wcześniej. I tak mi się wydaje, że ostatni raz, ostatnią taką anomalię pamiętam. Sprzed kilkunastu lat, to był chyba właśnie 2012, tak, kiedy była bardzo długa zima i właśnie wszystko wcześniej kwitło, wszystko wcześniej w 2012 roku było jakby owocowało wcześniej, liście zaczęły wcześniej żółknąć we wrześniu, wszystko było takie wcześniej. I ta zima nagle spadła w listopadzie. To znaczy, na początku nic nie wskazywało, że będzie długa zima. Po prostu no, efekt cieplarniany, jasne, będzie bardzo ciepło, bo upalne było lato w 2012 roku. Okropne było lato, takie duszne, gorące, mało padało. Przynajmniej w lipcu. W sierpniu było chyba trochę lepiej, chociaż nie, też bywało gorąco. I przyszło takie załamanie pogody w październiku. Właściwie to już pod koniec września tak nagle się zrobiło jakby chłodniej, a potem nagle łup. I trzymało do maja. Ja pamiętam, że to naprawdę dawno, dawno nie pamiętam takiej zimy jak w 2013 roku, tak jakby po tym gorącym lecie. Bo naprawdę bardzo długo i śnieg leżał, i w ogóle śnieg był bardzo długo. Takie było dziwne, dziwne to wszystko. A potem znowu się ociepliło i kolejne lata były cieplejsze. Ciekawa jestem, jak będzie w tym roku. Bo przyroda jakby pokazuje, że wszystko będzie wcześniej. Już widziałam pierwsze borówki. Tu już widać, że nie ma. Nie ma za bardzo. Tu widać już resztkę jagódki starej, o zeschniętej. Przypominam, jest koniec lipca i to teoretycznie jest środek sezonu jagodowego, a już jest po jagodach. Borówki się zaczynają, ale jeszcze są takie kwaśne, mocne. Znaczy, w ogóle borówki są kwaśne, ale jeszcze nie za bardzo nadają się do jedzenia. Ale borówki w lipcu? No, nieźle, nieźle, nieźle. Jestem ciekawa, co się z tego urodzi. Nie wiem, czy widzieliście ten, jak on się nazywa? Czy widzieliście Bidenka CGI? Kurczę, on chyba faktycznie im kipnął niechcący. No chyba, że no, ja w ogóle nie wiem, czy on był, czy to był aktor z maską, nie mam pojęcia. Ale on faktycznie chyba coś mu się stało, bo jak ja weszłam w tę transmisję i zaczęłam na niego patrzeć, to przecież jejku, to Gwiezdne Wojny miały lepszą jakość tego CGI. Wiecie, pamiętajcie, jak w Gwiezdnych Wojnach była taka sytuacja, że umarła aktorka, pamiętacie? I oni mieli ją nagraną i po prostu dograli. Zresztą to dogrywanie scen ze zmarłymi aktorami, no to już jest od ładnych paru lat. Zresztą tam aktorzy amerykańscy coś tam nawet strajkowali i mieli jakoś protestowali, że oni się nagrali tam na wszelki wypadek, a tu się okazuje, że ktoś używa ich twarzy w ogóle bez pytania o zgodę i w ogóle nawet ich nie biorą na zdjęcia i dogrywają po prostu sceny ze statystami. Tylko ich twarz biorą i oni przez to nie czują się aktorami, bo oczywiście dostają forsę, tak? Ale prawie nie grają, bo już gra po prostu za nich komputer i oni przez to nie mogą wkładać swojej prywatnej ekspresji w daną rolę, tak? Nie mogą eksperymentować, bo decyduje za nich ktoś inny, tak? Ktoś mówi po prostu do statysty: słuchaj, zagraj to tak i tak. I oni to grają, tak? A aktor główny, od którego pożyczono twarz i mimikę twarzy, nawet nie ma go na zdjęciach, tak? No i coś podobnego obserwowaliśmy. W ogóle, o właśnie, wywiad z Putenkiem. Pamiętacie wywiad z Putenkiem tego amerykańskiego dziennikarza? Już sam fakt, że w ogóle amerykański dziennikarz, tak, wpuścili go do Rosji i tak se z Putenkiem zrobił wywiad. Wierzycie w to w ogóle?
Tak sobie po prostu nie bali się Amerykańca jakiegoś wpuścić do putenka do sali, tak? Właśnie dużo ludzi mówiło, że właśnie ten wywiad to było, on był tak jakoś specyficznie zmontowany, że to było prawdopodobnie CGI już. No w każdym razie na pewno było lepsze niż to z Putenkiem, tak? No, bidecik po prostu, nie dość, że oni go chyba w zwolnionym tempie trochę puścili. Tak jakby 0,09, żeby wyglądało, że jest starszy. Nie wiem, on miał takie dziwne ruchy. Nawet trochę ruszali kamerą specjalnie, żeby dodać temu życia, że tak powiem, ale to było bardzo dziwne. No tak jak mówię, bardzo Bilenka nikt nie widział żywego podobno już od słynnego zamachu, tak, w tle było słychać strzały, pamiętacie? Zresztą ja mam wrażenie coraz bardziej, że to wszystko jest teatr. Generalnie było widać na zdjęciach z trampkami, że ma jakby doklejone coś na twarzy i ja nie wiem, czy to było doklejona twarz, czy doklejone włosy. Może jedno i drugie, nie wiem, ale taki był cień od włosów? Nie wiem. Takie to było dziwne, ale w ogóle Trumpek trochę dziwnie wygląda. Wiecie, on ma tą dziwną fryzurę, wszystko jest takie dziwne, nie? Człowiek z taką forsą teoretycznie miałby kasę na fryzjera i porządną nawet perukę, bo oni wszyscy przecież w perukach są, albo mają doklejki, albo mają przeszczepy włosów, tak jak Elonik. Pamiętacie zdjęcia łysego Elona, jak już łysiał porządnie przed 30 jeszcze jako młody chłopak, a teraz ma jaką, że tak powiem, plerezę na czole? Także no, oni wszyscy mają sztuczne włosy, a on ma właśnie takie dziwne te sztuczne włosy. Ja nie wiem, może właśnie on nie ma sztucznych włosów i nie chce mieć, dlatego tak dziwnie wygląda. Ale no i kolor tych włosów żółty jest taki dziwny. Wszystko jest takie dziwne. Bidenik to już w ogóle, tak? To już nawet nie chcę nawet mówić, bo on trochę mi. O właśnie, on mi przypomina papieża. Nie wiem, czy pamiętacie papieża i ostatnie lata naszego papieża. On przyjeżdżał na pielgrzymki i miał niby taką chorobę, przy której. To chyba był Parkinson? Chyba był Parkinson. Nie wiem. Może się mylę. Może pomyliłam nazwę choroby. Przepraszam, nie pamiętam. Wiem tylko, że on bardzo cierpiał i bardzo. Dziwnie się ruszał wtedy przez ostatnie, ja wiem, może ostatnie kilka lat, może nawet pięć. Kurczę, nie było wtedy dużo internetu w 2007 roku, jak on umierał, i dlatego jest strasznie mało zdjęć papieża. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale wszystko wykosili. To mniej więcej tak jak ze starym Putinkiem. Bardzo ciężko znaleźć stare zdjęcia, które dadzą takie z bliska. Z ostatnich lat. Głównie są z daleka, z tych niby pielgrzymek ostatnich, ale już jak jest bardzo taki schorowany i ma czarne oczy. Zwróćcie uwagę, że papież, ostatnie lata papieża, osoba, która nam była pokazywana jako papież, miała czarne, bardzo ciemne oczy. Ja na to zwróciłam uwagę, ja pamiętam, jeszcze wtedy w ogóle nie myślałam o sobowtórach, ale mówiło się, że papież ma sobowtórów od czasu zamachów w latach 70., że czasami go że zwłaszcza jak jest daleko w oknie, to pokazują sobowtóra, żeby nie ryzykować, że ktoś z daleka do niego strzeli. I każdy o tym wiedział, tak? Jakby dla nas to było jako Polaków, jako ludzi oczywiste. Nie była to żadna teoria spiskowa. Ja nawet nie wiem, czy oni to jakoś w pewnym momencie tego oficjalnie gdzieś nie powiedzieli w telewizji, że no tak, czasami tak używamy sobowtóra, no bo boimy się o bezpieczeństwo papieża, bo tam dochodzą do nas jakieś głosy, no to wtedy dajemy kogoś innego. I na co zwróciłam uwagę, że ten papież, którego pokazywano w ostatnich latach przed śmiercią, miał inne oczy. Papież, jak wiecie, miał niebieskie oczy, bardzo jasne, takie wręcz chabrowe. Taki to był jasny, mocny błękit. Zresztą ludzie, którzy malowali obrazy z papieżem, takie wiecie, trochę a la jeleń na rykowisku, ale no nieważne, oni go malowali.
z takimi mocno niebieskimi oczami i on rzeczywiście takie miał. I potem okazało się, że przestali go malować. To znaczy, przepraszam, cały czas były obrazy ze starym papieżem, na którym miał właśnie te niebieskie oczy i gdzie miał wygląd starego papieża, a ten papież, który był w telewizji już na pielgrzymkach tych ostatnich, chyba ostatnich dwóch, albo przynajmniej ostatniej pielgrzymce w Polsce, to on wygląda już zupełnie inaczej. I wszystko było tłumaczone chorobą. Ja się zgadzam. Choroba bardzo zmienia wygląd człowieka, zresztą to widać po obecnych aktorach i tak dalej. Ale sorry, ja nie zauważyłam, żeby aktorom się pozmieniały kolory oczu. Akurat wszystko się zmienia, a kolor oczu aż tak nie. To znaczy, ja rozumiem, że z wiekiem może się zmienić odcień oczu, że są, ludzie mają zaćmę, jakieś takie mają plamy na oczach. Okej, to ja to wszystko rozumiem. Ale żeby z blado-błękitnych zamienić się na czarne, bo on miał pod koniec już takie naprawdę czarne, ciemno-brązowe oczy, no dziwna ta choroba była, powiem tak. Zresztą to samo, co było z Putenkiem, że oni, ludzie mówili, że oni wszyscy są podmienieni. Kto wie? Kto wie? Ja dlatego w ogóle mało wierzę, że Trumpek stał na tym wiecu. Z jakiegoś powodu to zrobili. Zastanawiam się dlaczego. Wiem, że na 100% wiedziano o tym, że ten człowiek jest na dachu i to teraz wychodzi, że wiedziano nawet 20 minut wcześniej. No to mała szansa, że Trumpet nie wiedział. Zresztą więcej, on mógł nawet tego człowieka widzieć. Bo jak patrzyłam pod jakim kątem to tam było, ja myślę, że Trumpek myślał, że na tym dachu jest snajper od służb, tak? I mnie się wydaje, że właśnie chyba o to chodziło, że tam był człowiek, znaczy, że tam miał być człowiek służb, tylko zamiast niego był zamachowiec, że nastąpiła podmianka. No, ciekawe rzeczy wychodzą. No i teraz pytanie, czy to był prawdziwy zamach, czy tylko taki teatrzyk? Nie wiem, ale dziwne rzeczy się dzieją. Ja też tak patrzę na to, co wyprawiają covidioci, bo oni są takim papierkiem lakmusowym. Jak covidioci zaczynają coś masowo powtarzać, to znaczy, że najprawdopodobniej jest na odwrót. więc wydaje mi się, że może być właśnie na odwrót, czyli właśnie nie było ustawki, tylko to było naprawdę. Ale to ucho. Pamiętacie, jak u nas wybuchł, że tak powiem, jak to się nazywało? A wiem, głośnik. Głośnik z Ukrainy, pamiętacie, jak wybuchł? Co miał na uchu? Miał ucho, pamiętacie? Ten policjant miał plaster na uchu. I jak zobaczyłam Trumpa z tym plastrem, mówię, rany, oni mają taki sam plaster. Dlaczego? Ale dlaczego akurat ucho? Ktoś tam mówił, że to jest jakiś znak masoński, że oni się jakoś tam znaczą, tak jak to podbite oko, to jest jeszcze uszkodzone ucho i tam jeszcze coś. Kto wie, nie wiem. Ale właśnie strasznie mi się to skojarzyło z tym policjantem, że mieli identyczny opatrunek przez chwilę. No, także ja myślę, że to jest jakiś głębszy teatr, że to możliwe, że ma jakąś głębszą symbolikę. Ktoś tam mówił, że on miał te ślady krwi na twarzy jak Matka Boska, pamiętacie? Miał takie dwie kreski z krwi i no tak, kojarzy się z Matką Boską. A jeszcze coś, nie wiem czy słyszeliście o takiej przepowiedni z dawnych, dawnych czasów, kiedy byłam dzieckiem, to były lata 80, pewnie z 87, może 85, o tak coś, druga połowa w każdym razie, że koniec świata będzie wtedy, kiedy szramy na obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej dojdą do serca. Bo ona ma takie dwie szramy na obrazie, prawda? Takie pęknięcia i one tam były na początku małe, a potem doszły do brody, a potem poszły do szyi, a potem nie wiem jak daleko, bo zasłania ta złota koronka. I podobno specjalnie zasłonili tą złotą koronką, żeby nie było widać tych szram, czy one są już przy sercu, czy nie.
I myśmy z dzieciakami, pamiętam, kiedyś mieliśmy o tym bardzo długą dyskusję, gdzie ona zakręci, bo ta szrama jakby wychodziła poza obręb ciała Matki Boskiej i stwierdziliśmy, że one muszą w takim razie te szramy zacząć skręcać. No to pytanie, jak one skręcą? A i na ciele Trumpa te szramy były w drugą stronę. To też może coś oznaczać, że właśnie one skręciły. Aha, i druga jeszcze była teoria a propos końca świata, właśnie wtedy, kiedy byłam dzieckiem, że koniec świata będzie wtedy, jak prezydentem USA zostanie kobieta. I pamiętam, że to troszeczkę odżyło, bo w kampanii prezydenckiej, jeszcze jak pierwszy raz Trump miał kampanię, to startowała Hillary, pamiętacie? I wtedy mówiono, że jak Hillary zostanie prezydentem, to będzie koniec świata. No ale nie została. No i teraz mamy Kamalkę, tak? No więc gdyby się okazało, że Kamalka zostanie, nie wiem w jakich okolicznościach, ja nie wnikam, czy będzie, czy nie będzie, ja tylko mówię jeśli, to by się zgadzało. Z drugiej strony ona już w zasadzie nim jest. Jeżeli Bidenek, że tak powiem, odszedł do krainy wiecznych łowów, albo jest już na dobrej drodze, że tak powiem, już siodła bizona, tak? To Kamalka poniekąd jako wice pełni rolę prezydenta, zastępcy do czasu następnych wyborów, tak? Chyba tak jest w Stanach, podobnie jak u nas. Że jak umrze prezydent, to jego funkcję przejmuje zastępca. No to ona poniekąd już jest, to znaczy, że no 2024, tak? Właśnie, reset 2024, 676, no i co? Mamy pół roku i nic, no ale jeszcze pół roku zostało. Poza tym jeszcze zależy jak liczyć, bo pamiętajcie, że na przykład Chińczycy, bo 676 to jest od Chińczyków, tak? A chiński nowy rok się zaczął w lutym, więc my tak naprawdę mamy dopiero początek roku. Od marca trzeba liczyć, marzec, luty, tak? Bo to jeszcze zależy, na przykład Rzymianie od idów marcowych zaczynali rok, czyli od 1 marca. Czyli jest marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. Dopiero 5 miesięcy. Piąty miesiąc idzie. Zobaczymy. Ciekawe, czy Lalak już siedzi w tym, w schronie, czy dalej wykłady robi wakacyjne. Ja po prostu tyle razy powtarzam, że koniec świata to święto ruchome. Ale zobaczymy. Obyś żył w ciekawych czasach, nie? No to tak zawsze powtarzam. W każdym razie dzisiaj mi lata helikopter wojskowy, jakieś ćwiczenia mają i nie ma go na radarach. To jest taka, czy wojskowy, taki co wozi żołnierzy, wiecie, taki szkoleniowy. Ćwiczenia robią ewidentnie w okolicy Warszawy i dobrze, że robią ćwiczenia, niech sobie polatają, ale no, coś tam robią. No, coś tam się będzie działo 1 sierpnia, bo Amerykańcy stwierdzili, że zakaz wwożenia psów do USA od 1 sierpnia. I teraz pytanie, albo chodzi o to, że psy coś mają roznosić? Wątpię. Albo chodzi o to, żeby były puste miejsca w samolotach, żeby można je było w razie czego dopakować. Czyli dla mnie to jest jakaś zapowiedź ewakuacji. Tylko pytanie, skąd, dokąd? No do USA, skoro do USA nie można wwozić. To pytanie, kto będzie do USA wiał? To znaczy, ja podejrzewam, że wiem, kto będzie do USA wiał. Kto mógłby do USA wiać? Zastanówcie się, kto by mógł wiać do USA teraz? I z jakiego powodu? Inteligentny człowiek się domyśli. Dobra. Znowu wchodzę w paranoję, a tak naprawdę nic nie wiem. Trzymajcie się, cześć.